Czekaj, weź ta najpierw to na kolano sobie. To na kolano. Nie, nie potrzebuję tego. Bo to spadnie. To nie spada, weź. To za chwilę to będzie za późno. Ja wdaj. Wyżej. Tobole gramy. Ty pamiętasz to? Nie, nie bardzo. Jak przyjechaliśmy w 1953 roku do Gorzowa, muzyka mnie zdopingowała do tego, bo wujkowie mnie nauczyli i prywatnie się uczyłem, ale to mnie nie odpowiadało. W orkiestrze to jak grałem, to się wstydziłem, bo to nie było granie. I postanowiłem, nawet w pamięci sobie, nawet nie mówiłem rodzicom, to postanowiłem, że do szkoły pójdę. Jak przyjechaliśmy w 1953 roku do Gorzowa, to ja powiedziałem dla ojca: tato, ja idę do szkoły muzycznej, dlatego że ja nie chcę tak grać. A ojciec mówi: nie możesz, bo przecież tu wszyscy się nie osiedlimy. To powiedziałem, że ja pójdę do internatu. A ojciec powiedział: nie. Sprzedał konia, wóz i kupił mnie akordeon dobry i poszedłem do szkoły muzycznej. Martyn, śpiewaj piosenkę. Czekaj, przyniesiemy drzewo. Żeby zagrać dobrze, trzeba się najpierw rozegrać. Te co najmniej pół godziny, no, bo te palce są sztywne, a jak się zagra na przykład. To w tym czasie te palce rozruszają. Nasza rodzina co wędrowała, no wy tam wędrowaliście, wujkowie wszyscy. To czym się głównie zajmowali? Muzyką, tak? Czy handlem też końmi takie rzeczy były, czy nie? Proszę? Handel końmi, czy tylko muzyka w naszym rodzinnym taborze? Nie, u nas była w taborze handlem koni, wróżba i muzyka. Muzyka była na pierwszym miejscu. A nie narzekaliśmy, bo był bardzo dobry zespół i to w taborze mieliśmy zaraz po wojnie aż 5 harf. Gdzieś miałem 12-13 lat, to chcieli w orkiestrze u nas taborowej, żeby akordeon był i żeby grać. No, nauczyli mnie wujkowie trochę, ale ja nie mogłem. Ja nie lubiłem akordeonu, chciałem na skrzypcach. No, ale ten palec uszkodzili mnie rodzice. A jak, wujek, to się stało, że wy zaczęliście grać? No, znałem tylko jeden akord. Tak? Na gitarze, tak. Chodziłem do technikum samochodowego. Jak moją siostrę wziął, no to w ten czas wiedziała, że siostra jest artystką, no to on musi grać. Ale wy, jak sami się uczyliście? Pojęcia nie miałem o grze w ogóle. Miałem gitarę starą. Gdzieś za grosze kupił mi ojciec. Ale nie grałem. Chodziłem do technikum samochodowego i wtedy właśnie żonę zauważyłem. Kończyłem szkołę technikum. No i później podpatrywałem, jak inni, jak grają Polacy na tych gitarach. Ciężko było. Bez wiedzy nikt mnie nie uczył. Podpatrywałem trochę, twój ojciec mi pomagał. Samochód, tak.
tej orkiestrze, gdzie ja później grałem, bo na początku nie, tam o akordeonie nie słyszeli i nie mówili, bo w ten czas to nie było takie. Akordeon był traktowany jak piąte koło owozu, więc te instrumenty, harfy, skrzypce, altówka, wiolonczela, te wszystkie, to prawie taka półsymfoniczna, to w ten czas grali. Po wyzwoleniu, po wojnie, to nawet 5 harf uratowało się, później jeszcze dokupili, nawet orkiestra była, która na 5 harfach grała i miała 4 skrzypków. No i w ten czas mnie wymęczyli, że grałem na akordeonie, kontrabas był i to aż po dzień dzisiejszy zostało, tylko no niestety bez harfy. Hej! Ciszej graj, ciszej, bo tak. Ona nasze style, ona jedna. Bo ja to z tyłu. Bo żeby ją było słychać. Może daj na razie. Tu na początku jest tylko tam, bo jedno. Akordeon to jaki byliście? Pierwszy Weltmeister. Ja od samego początku, jak zacząłem się uczyć, to grałem na akordeonie Weltmeister. Jest to Weltmeister bardzo miękki. Ten jest też bardzo miękki. Natomiast to, co Manuel dzisiaj grał na tym, to jest de la paix. Też włoski też, instrument. Ale twardy. Ale twardy. No ty ciężary podnosisz, tu masz palce ja silniejsze. Także. Natomiast takie całe życie, ale na samym początku to ojciec kupił mnie guzikowy akordeon, a ja byłem jeszcze, że tak powiem, maluszkiem, miałem te 11-12 lat, a akordeon miał basy 160, to cięższy od tego był i jak przykładali, to ja nie mogłem się ruszyć, ale trochę tam że tak powiem, nieładnie pituliłem na tym akordeonie, ale później już się zacząłem uczyć. Skradli mnie ten akordeon, to bardzo dobrze. No i później już zacząłem na klawiszowym grać. Ona się nie kończy. Tak. No ale daj, tu mi to dykret. Muszą wszyscy odpowiedzieć, aj ne ne ne, aj ne ne ne, to nic nie jest śpiew, wszyscy, aj ne ne ne, wszyscy, bo inaczej to tak, no. Wszyscy, i ten Tytus też, Tytus. Tak, bo jesteś ma wielki lana. Czy ten rela mrygaca? Ale to jest znowu to samo, nie. Czy ten rela mrygaca? Ale jak wszyscy odpowiadają. Piękna piosenka.